A może przeczytajmy jeszcze raz ten tekst z Ewangelii Mateusza z 27 rozdziału. Wiecie, czasami tak się zastanawiam, że jak gdyby mamy problem z położeniem środka ciężkości w pewnych rzeczach, o których mówimy. W 27 rozdziale jest napisane ten 46 werset, który był już cytowany. Około godziny 9 Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachtani. To znaczy: Boże mój, czemu mnie opuściłeś? Wiecie, często mówimy o wydarzeniach czasów końca, prawda? U nas w Kościele generalnie. Często mówimy o tym, co się wydarzy, co się nie wydarzy. Nawet mówimy o tych teoriach spiskowych czasami. Niektóre są bardziej spiskowe, inne są mniej spiskowe. Chociaż ja się czasami śmieję, że my bardzo jako adwentyści lubimy teorie spiskowe, no bo wierzymy, że papież przejmie władzę nad całym światem, więc to jest chyba najlepsza teoria spiskowa, jaka jest na tym świecie. Ale czy to jest myśl, czy to jest coś, co powinno skupiać naszą uwagę i motywować nas do działania? I wierzę, że nie. Wierzę, że to nie jest coś, co powinno nas motywować, coś, co powinno być takim centrum. Wiecie, w Dziejach Apostolskich Ellen White, pisząc o doświadczeniu apostoła Pawła, napisała ciekawe słowa. Pozwolę sobie je przytoczyć. On wiedział, Paweł, z doświadczenia, że kiedy grzesznik raz przyjrzy się miłości Ojca ukazanej w ofiarowaniu Jego Syna i podda się jej boskiemu wpływowi, wówczas jego serce ulegnie przemianie i odtąd Chrystus będzie dla niego wszystkim we wszystkim. Stąd moje pytanie. Czy potrafimy patrzeć na krzyż Chrystusa? I czy to powoduje u nas przemianę? Czy czytał ktoś z was życie Jezusa Ellen White? Przynajmniej raz w życiu? Przynajmniej kawałek? Okej, jest kilka osób. Czy czytaliście ten rozdział, w którym jest opisana historia z Getsemane i z krzyża? Czytaliście? Ja się wam przyznam, że ja w sumie to nawet łzę uroniłem przy tym rozdziale. I myślę, że trudno jest nie uronić tam łzy, a przynajmniej nie być bardzo poruszonym tym, co jest tam napisane właśnie odnośnie tego wydarzenia. I wiecie, dlatego wierzę, że powinniśmy potrafić odnaleźć właśnie główny motyw w Biblii właśnie Chrystusa. W różnych aspektach, prawda? Bo weźmiemy różne księgi i będzie z różnej perspektywy pokazany Chrystus. Ale właśnie, czy potrafimy odszukać go w historii upadku człowieka, czy potrafimy go odszukać w historii ratowania ludzi przed potopem, czy jesteśmy w stanie go odszukać w historiach na przykład takich jak Józef w Egipcie, czy jesteśmy w stanie go zauważyć jako tego, kto faktycznie prowadzi Izraela przez różne historie. I mógłbym tak wymieniać, ale nie chcę robić na tamte tematy tego kazania, mówić tego kazania. Ale chciałbym na trochę inny właśnie temat, na temat, który się skupia właśnie na doświadczeniu Golgoty, ale w Starym Testamencie. Wiecie, łatwo jest wziąć Nowy Testament i mówić o Golgocie, aczkolwiek ja wierzę i myślę, że się ze mną zgodzicie, że wydarzenia, które miały miejsce na krzyżu, są lepiej opisane w Starym Testamencie. Jeżeli się nie zgodzicie, to życzę wam, albo zachęcam was do tego, żeby przestudiować ten temat, szczególnie właśnie te księgi prorocze, które o tym mówią. Ale ja chciałbym, żebyśmy udali się dzisiaj do Księgi Rodzaju i tam znaleźli taki jeden motyw, który może będzie dla was znany generalnie. Może go kojarzycie, może słyszeliście, może nie jedno kazanie na ten temat, ale mam nadzieję, że to będzie troszkę inne i spojrzymy na krzyż nie z perspektywy Jezusa, bo tak często robimy, prawda? Patrzymy na mękę Chrystusa z perspektywy Jego jako osoby, co przeżył, jakie może uczucia Nim targały, jakie wydarzenia tam się działy. Ale wiecie, oglądał z was ktoś film Paschę? Ten katolicki taki. Ja oglądałem, szczerze mówiąc, powiem wam, że nie bardzo mnie się podobał.
Z różnych powodów, ale nie chciałbym tych powodów teraz poruszać, ponieważ nie chodzi mi o sam film, tylko o samą ideę. Wiecie, w tym filmie jest pokazana idea fizycznego cierpienia Chrystusa, prawda? Które było, którego nie możemy zaprzeczyć. Ale chciałbym, żebyście się zastanowili, czy jego fizyczne cierpienie było faktycznie tym, co doprowadziło go do śmierci finalnie. Bo ja wierzę, że nie. Że było to zupełnie coś innego. Ale nie uprzedzajmy faktów. Otwórzmy 22 rozdział Księgi Rodzaju. I przez chwilę, dłuższą chwilę, nie będziemy w ogóle ruszali się z tego rozdziału. Chociaż będziemy mówili o wydarzeniach z Golgoty, które wierzę, że każdy z nas pamięta. Wybaczcie, moje gardełko troszkę nie domaga. Ale będziemy się skupiali na tym rozdziale. Dlaczego? No to jest ważna myśl. Dlaczego na tym rozdziale? Wiecie, w Starym Testamencie mieliśmy baranki, prawda? Które pokazywały nam, które pokazywały Chrystusa. To był baranek Boży w takich cieniach i symbolach. Ale ludzie, którzy studiowali Biblię, którzy rozumieli, czym jest ten baranek albo kim będzie ten baranek, kiedy się to wypełni, czyli Chrystus, patrzyli na ten rozdział i rozumieli bardziej, co wydarzyło się na krzyżu. Więc chciałbym, żebyśmy się skupili na tym rozdziale właśnie. I ja osobiście byłem bardzo podekscytowany, jak studiowałem ten rozdział po raz pierwszy, więc mam nadzieję, że razem ze mną będziecie podekscytowani. Przeczytajmy. Pierwszy werset. Po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Czasami jest, że kusił, czasami Biblia to tak tłumaczy. Generalnie chodzi o próbę, o test jakiś. Test, który ma doprowadzić człowieka do głębszego poznania Pana Boga. Bo o to chodzi, kiedy Pan Bóg próbuje w jakiś sposób testować. Wystawił go na próbę i powiedział do niego: Abrahamie, a on odpowiedział: oto jestem. Tu jest już piękna rzecz pokazana. Jaka jest relacja między Bogiem a Abrahamem? I zobaczymy, że to się powiela w tej historii. Pan Bóg mówi: Abrahamie? Abraham mówi: tak, jakby ja już chcę coś działać, prawda? O co chodzi, Panie Boże? I werset drugi. I Bóg powiedział: weź teraz swego syna, twego jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do ziemi Moria i tam złóż go na ofiarę całopalną. Na jednej górze, o której ci powiem. Nie wiem, czy wychwyciliście wszystkie rzeczy, więc spróbujemy jeszcze raz przeczytać ten werset, które tu są zawarte. I Bóg powiedział: weź swego syna, twego jedynego syna. Wiecie, nie wiem, ja już jestem, szczerze mówiąc, podekscytowany. Wy nie, nie widać po was. Gdzie mamy syna jedynego w Ewangeliach? Mamy w ogóle syna jedynego? Czy nie mamy? Mamy, prawda, Jezusa. Mamy syna jedynego, jednorodzonego, prawda? Jan o tym pisze, tego, który przyszedł od Ojca. A tutaj mamy tą samą, te same słowa, ta gra słów. Zwróćcie uwagę na tą grę słów. Twego jedynego. Czy Pan Bóg miłuje Jezusa? Miłuje Jezusa? No tak, prawda? Miłuje Jezusa. A tutaj mamy Abrahama, który też miłuje, tylko Izaaka. Prawda? Także zauważcie, że tutaj mamy taką grę słów, która jest odzwierciedlona w Ewangeliach. Wiecie, jakie my mamy błogosławieństwo? Że żyjemy w czasach, w których jesteśmy? Że nie jesteśmy w czasach Abrahama albo może dalej, prawda? Mojżesza albo Jozuego. Oni mieli tylko cienie, prawda? My mamy cienie tych rzeczy przyszłych, plus mamy wypełnienie w Chrystusie. Dużo łatwiej nam jest zrozumieć pewne rzeczy, ponieważ widzimy już to z perspektywy czasu. Dlatego to jest też to, że nam została dana naprawdę pełna możliwość poznania Pana Boga, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Nie mamy jakiejś wymówki jako ludzie generalnie na świecie teraz, w czasie, w którym żyjemy. I co mówi? Idź do ziemi Moria. Okej, to jest kolejna rzecz. Gdzie jest ziemia Moria? Czy ktoś z was wie, o jaką ziemię chodzi? Dokładnie, to jest Jerozolima. To był łańcuch górski, w którym teraz jest Jerozolima. Ale to jest generalnie kraina, która jest nazwana Moria, to jest cały łańcuch górski. Trochę jak nasze Beskidy, prawda? To o to chodzi. I mówię mu: pójdź do Morii, do tej krainy i złóż go na ofiarę całopalną na jednej górze. Wiecie,
do ofiary całopalnej było potrzebne też drewno, prawda? To jest już jeden element, który myślę, że trzeba też zwrócić uwagę, ale on będzie troszkę później. I na jednej górze, na konkretnej górze tak naprawdę, bo za chwilę on mówi w trzecim wersecie, że Abraham wstał wcześniej rano, nie czekał dnia, dwóch, trzech, czterech, tylko od razu, prawda? Pan Bóg mówi, idziemy. Wstał wcześnie rano, osiodłał swojego osła, wziął ze sobą dwóch służących i swego syna Izaaka, narąbał drew na ofiarę całopalną, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu Bóg powiedział. A trzeciego dnia, werset czwarty. Okej, widzę, że nie jesteście podekscytowani. Czy w historii Jezusa mamy trzeci dzień też? Tylko tutaj ta historia jest z innej perspektywy. Tu mamy perspektywę ojca, bo bohaterem głównym jest Abraham. Oczywiście Izaak jest w tej historii, prawda? On tutaj będzie też nawet miał swój dialog, byśmy powiedzieli, w tej historii, ale perspektywa jest położona na ojca. Wiecie, jak patrzymy na ogród Getsemane, bo wtedy mniej więcej zaczęła się, kiedy oni wyszli z wieczernika, ta walka Chrystusa. Ale pytanie, czy ta walka była tylko walką Jezusa? Ja wierzę, że nie. Że walka była po obydwu stronach. Pan Bóg był w tą walkę w pełni zaangażowany. Wiecie, to jest niesamowite, że wyobraźcie sobie sytuację, w której w waszym królestwie dochodzi do podziału, prawda? Jakiś człowiek, w tej historii jest to szatan, dochodzi do wniosku, że oskarża Pana Boga o to, że jego zasady królestwa nie są dobre, nie są podyktowane pełnią miłości, że jest zbyt taką osobą, która jest stricte ukierunkowana na to tylko, co on myśli. I powstaje wielki rozłam, prawda? On podważa miłość Pana Boga. Pytanie, kiedy Jezus przyszedł, aby uratować nas, ludzi, którzy zgrzeszyli, biorąc pod uwagę ten wielki konflikt, co by się stało, gdyby Jezus jako Bóg zgrzeszył i poddał się szatanowi? Jak myślicie? Bo ja uważam, myślę, mam taką obawę, że gdyby Jezus zgrzeszył, to cały wszechświat by przestał istnieć. Że grzech w wypadku Chrystusa mógłby mieć wpływ taki, żebyśmy wszyscy przestali istnieć, ponieważ, wiecie, Bóg nie może jak gdyby z grzechem współistnieć, ale że zaatakowałoby to bóstwo, powiedzmy bóstwo całe, tak naprawdę zniszczyłoby to cały wszechświat. To jest tylko i wyłącznie moje założenie, nie musicie się z nim zgadzać, ale naprawdę musiałoby się wtedy stać coś tragicznego. Dlatego Bóg, kiedy posłał Jezusa, kiedy czytamy ten fragment z Ewangelii Jana, prawda, 3:16, że Bóg tak umiłował świat, to musimy pamiętać o tym, że Bóg tak umiłował świat, że zaryzykował wszystko. Nie tylko, że a nuż się uda, albo się nie uda. Jak się nie uda, no to trudno, prawda? Nie. To cały wszechświat był postawiony w sytuacji, jeżeli się nie uda, to będzie tragedia. I taka sytuacja tutaj jest. Ojciec, prawda? Trzy dni, które były decydujące i z perspektywy ojca, prawda? Idzie Abraham w stronę tej góry. Możemy sobie tylko wyobrazić, jakie myśli gdzieś tam z tyłu jego głowy przechodziły. I wierzę, że podobnie Pan Bóg, kiedy patrzył na to, jak Jezus zbliża się do tego finalnego wydarzenia, i wiecie, te trzy dni były wyjątkowe dlatego, że grzechy, nasze grzechy, były jak gdyby, powiedzmy, że składane na barki Jezusa. Nie wiem, czy ktoś wam kiedyś mówił, ale grzech w Biblii, jedna z definicji, to jest ciężar. Słyszeliście o tym? Macie kiedyś czasami takie doświadczenie, że jeżeli wiecie, że coś jest dobre, ale robicie na odwrót, to czujecie ciężar na swoich barkach. Wiecie, dlatego na przykład wyznawanie grzechów, czy na przykład jak w kościele katolickim jest spowiedź, to ludzie to lubią, ponieważ oni powiedzą komuś i samo powiedzenie daje automatycznie ulgę.
Prawda? Ja nie chodzi mi teraz, czy to jest biblijne, czy nie, tylko jak gdyby samo wyznanie grzechów daje ulgę, bo one są zdejmowane z naszych barków. A kiedy to rozumiemy, to one nie są zdejmowane i kładzione w próżnię, tylko one w pewnym momencie historii wylądowały na barkach Jezusa. Bo jeżeli by nie wylądowały, no to niestety, ale jesteśmy straceni. I tutaj ten ciężar tak naprawdę nie niesie tylko syn, bo on do pewnego momentu to nawet nie wie w tej historii, ale tutaj jest właśnie szczególnie pokazany ciężar po stronie ojca, który nieśli razem. Mimo że specjalnie Izaak tutaj nie widzi tego, bo Jezus też niósł to, ale wiecie, to jest niesamowite, że on i Bóg był z nim, aniołowie tam byli, Duch Święty mu pomagał przejść przez te 3 dni, ale on tego nie czuł. Nawet Jezus, to wyrażenie, które tutaj było cytowane na samym początku, on czuł, że został porzucony. Ale Bóg z nim był. Przeczytajmy kawałek dalej. I Abraham mówi, werset 5, do służących. Zostańcie tu z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam i oddamy Bogu cześć, cześć Bogu i wrócimy do was. Pytanie, czy Abraham tutaj skłamał? Ja myślę, że nie, tak, i to jest dobra odpowiedź. Tylko pytanie teraz, dlaczego nie? Bo logicznie Pan Bóg mówi, złóż syna na ofiarę. Nie może wrócić, ale miał obietnicę, dokładnie. Dlatego on wierzył w to, że nie wie jak, ale nawet jeżeli umrze, to on go dostanie z powrotem, zmartwychwstanie. Ach, to jest niesamowicie, bo wiecie, ojciec też wiedział, że jeżeli Jezus wytrwa, i nawet jeżeli umrze, to że zostanie zmartwychwzbudzony. To jest niesamowite, ile rzeczy tutaj jest, przepraszam, obecnych w tej historii. Czytajmy dalej. Abraham, 6 werset. Wziął więc Abraham drwa na ofiarę całopalną i włożył je na swego syna Izaaka. Znajdujecie odpowiednik tego w Ewangelii? Czy ojciec włożył w cudzysłowie na swojego syna, na Jezusa, drewno? Oczywiście wiemy, że jak gdyby tam też działał szatan, prawda? On to prowadził, ale tutaj jest pokazane z perspektywy i Bóg też pozwolił na to, prawda? Więc Bóg niejako włożył na Chrystusa brzemię, prawda? Krzyż na jego barki i wiemy, że Jezus je niósł. Tu ta historia jest zawarta w takich niuansach czasami. I niósł Izaak. Sam wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. Wiecie, to jest niesamowite, że na krzyżu nie tylko to, co się wydarzyło od strony szatana, że oskarżyli Chrystusa i ukrzyżowali, ale ojciec też tam był i on, Jezus wypił ten kielich, prawda? Ten kielich, który Bóg mu dał, którym inaczej my musielibyśmy wypić. Wiecie, Ellen White ma taki piękny tekst, że Jezus został potraktowany tak, jak my na to zasługujemy, abyśmy my mogli zostać potraktowani tak, jak On na to zasługuje. Wiecie, to są mocne słowa, ale to tutaj pokazuje, że ojciec musiał na Jezusa niejako wylać ten gniew, którego nie chciał wylać, ale co to też mówi o charakterze Boga, prawda? Że Bóg nawet jeżeli będzie musiał wylać na kogoś z nas, bo go odrzucimy w pewnym momencie, ten kielich, to on tego nie będzie chciał. On dalej będzie mówił, no ale przecież Jezus przyszedł. Jezus przecież złożył ofiarę. Jezus wziął te grzechy. Jezus nawet wypił ten kielich. Prawda? Poniósł konsekwencje, finalne konsekwencje naszych grzechów. A mimo to odrzucasz go. I 7 werset, tutaj ten dialog. I Izaak powiedział do swego ojca, Abrahama, mój ojcze. A on odpowiedział, oto jestem, mój synu. I Izaak zapytał, od ogień i drwa, gdzie jest baranek na ofiarę całopalną? Trudne pytanie, prawda? Trudne pytanie do ojca. Zobaczcie na odpowiedź, Abraham powiedział, Bóg sobie upatrzy baranka na ofiarę całopalną, mój synu. I obaj szli razem. To wystarczyło, prawda? Bóg zaopatrzy, Bóg znajdzie ofiarę. I wiecie, to jest pierwsza, najważniejsza kwestia w tej historii, że ona nie zostaje w pewnym momencie wypełniona.
Izaak nie musi umrzeć, ponieważ Bóg sobie upatrzył. Bóg znalazł ofiarę, która może być złożona i nikt nie musi umrzeć, jeśli tylko wybierze, aby podążać, aby przyjąć tą ofiarę i podążać za Panem Bogiem. I dalej 9 werset mówi, że przyszli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, na tą górę, tą konkretną górę. I Abraham zbudował tam ołtarz i ułożył na nim drwa i wziął swego syna Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. Wiecie, jeszcze się zatrzymajmy. Tą górę, tą konkretną górę. Jaką górę Pan Bóg sobie upatrzył, wybrał? Wiecie, jest taka nazwa tej góry. Nie, jeszcze nie ta. Syjon, góra Syjon, prawda? Miejsce, w którym jest świątynia. Wiecie, co jest niesamowitego? Mówimy Golgota. Czy wiecie, że to jest jedno i to samo miejsce? Wiecie, że góra, na której jest zbudowana świątynia, właśnie ta góra Moria, w regionie Moria, czy góra Synaj, jest zbudowana, chodzi oczywiście mi nie o górę Synaj, tylko o Syjon, o górę Syjon. O miejsce, w którym mieszka Pan Bóg. Przejęzyczyłem się, przepraszam. O górę Syjon. Wiecie, że miejsce, na którym jest świątynia i Golgota, ona jest jak gdyby taka dolina tam jest i jest jak gdyby troszkę po drugiej stronie. No, ludzie się czasami kłócą, ale mniej więcej w tym terenie było właśnie jak kończy się ta dolina. Wiecie, że to jest ta sama góra? Bo historycznie kiedyś, kiedy rozbudowano Jerozolimę, to część góry zaczęto przerobiono na kamieniołom. Wiecie, często góry przerabia się na kamieniołom. Jeżeli kiedyś widzieliście kamieniołom, to czasami cała góra potrafi być zjedzona przez ten kamieniołom i nie ma już góry. I tam była podobna historia. Góra została, można by powiedzieć, z jednej strony zjedzona. Także Golgota w sumie dalej leży na tej samej górze, na której jest świątynia. I to jest niesamowite, że Pan Bóg właśnie znalazł sobie tą górę i na tej górze powiedział, że tam zostanie złożony Izaak, który finalnie nie został złożony na ofiarę, ale Jezus w jego miejsce został złożony. I właśnie, położył go na drwach, na tym ołtarzu. I wyciągnął rękę, Abraham wyciągnął rękę, aby zabić swojego syna. Wziął nóż, aby zabić swojego syna. I w ostatnim momencie, wiecie, nie wiem, może brał już zamach, może już prawie był na miejscu, słyszy coś. Co słyszy? Co słyszy? Głos. Czyj głos? Anioła. Pewien anioł. Lecz anioł Pana zawołał do niego z nieba: Abrahamie, Abrahamie. A on odpowiedział: oto jestem. Wiecie co? Nie mam 100%, żeby potwierdzić to, ale wierzę, że to był Jezus. Wiecie dlaczego? Z dwóch powodów. Mówi: Abrahamie, Abrahamie. Jezus to ciągle powtarzał w Ewangeliach. A drugi powód jest tym, a drugi powód wam za chwilę pokażę. I mówi: nie podnoś ręki, prawda, na swojego syna. Werset 12. Nie czyń mu nic złego, bo wiem, że się boisz Boga i że nie odmówiłeś swojego jedynego syna. Wiecie, czasami patrzymy na tą historię i myślimy, no jaki to Bóg, który będzie oczekiwał od nas ofiary ze swojego syna. Ale kiedy popatrzymy na doświadczenie Abrahama, to nagle zrozumiemy, Abraham, myślę, że w jego umyśle się pojawiło, to ja rozumiem. To Bóg tak nas kocha, że On odda to, co jest najcenniejsze, swojego syna, tak jak ja ode mnie oczekiwał, aby oddać to, co jest najcenniejsze, czyli mojego syna. I wiecie, i tu mamy Ewangelię na początku Starego Testamentu. Nie musimy dochodzić do Izajasza, który ma piękny rozdział mówiący o tym, o męce Chrystusa, o tym, jak wziął swoje grzechy na siebie. Nie musimy iść tak daleko. Mamy sam początek i Pan Bóg już tłumaczy, jak wielkie poświęcenie, jak wiele chce uczynić dla zbawienia każdego człowieka. Nie odmówiłeś mi swojego jedynego syna. Znowu jedynego syna. I Abraham podniósł oczy. Spojrzał, a oto za nim stał kto? Zaplątany baran. Znowu
Nie musisz umrzeć. Jest. Pan Bóg zaopatruje. Pan Bóg znalazł baranka. Prawda? To, co mówił wcześniej. Pan Bóg znajdzie kogoś. Nie będziesz musiał umrzeć. Jezus umarł. Był baranek. Jest baranek. I on zostaje złożony, werset 13, końcówka, na ofiarę całopalną zamiast swego syna. Zamiast syna swojego Izaaka, prawda? I od tej pory nazywano Pan Bóg upatrzy na tej górze, prawda? Pan upatrzy. Po dziś dzień mówią, na górze Pana będzie upatrzony. Tam będzie zamiast nas, prawda? Ofiara zastępcza. Ktoś w naszym imieniu, za nas, w nasze miejsce. I dalej jest 15 werset. Mówiłem, że są dwa powody, dla którego sądzę, że to był Jezus, nazwany właśnie posłańcem Pana, czyli aniołem, bo anioł to posłaniec. Wtedy anioł Pana powiedział, zawołał z nieba na Abrahama. Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan. No właśnie, mówi w pierwszej osobie, mówi jako Pan, prawda? Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie odmówiłeś mi swojego syna jedynego. Błogosławiąc będę ci błogosławić, a rozmnażając rozmnożę twoje potomstwo jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morza. A twoje potomstwo odziedziczy bramy swoich nieprzyjaciół. I werset 18, bardzo ważny. I w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi, dlatego że posłuchałeś mojego głosu. Wiecie, nie wiem czy pamiętacie, ale apostoł Paweł o tym mówi, o tym fragmencie, w liście do Galacjan. On mówi tam, jest trzeci rozdział Galacjan i 16 werset, jeśli dobrze pamiętam, on tam mówi, że nie w potomstwie jako o wielu, ale w jednym, w Chrystusie. To jest niesamowite, że i myślę, że Paweł to rozumiał. Że Paweł to widział. Gdzieś czasami te rzeczy giną w mrokach historii, byśmy powiedzieli, ale Paweł widział. Nie miał Nowego Testamentu. My mamy, więc mamy jeszcze większe błogosławieństwo. On nie miał i patrzył na tą historię i mówi, teraz to rozumiem. Teraz widzę, jak wielką miłość ma Ojciec do nas. Bo tak jak to był symbol, to była historia, która w pigułce pokazywała nam, jak wielkie było zmaganie Boga, aby zaryzykować wszystko. Wiecie, my nie wiemy, jakim cudem Jezus umarł drugą śmiercią, którą my mamy umrzeć i mimo wszystko zmartwychwstał. Wierzę tylko, że to było związane z tym, że nie popełnił grzechu. Ale jak to się stało, nie mamy pojęcia. I wątpię, mam wielką wątpliwość, czy kiedykolwiek będziemy w stanie to zrozumieć. Są rzeczy, które wykraczają poza nasze zrozumienie jako ludzi, ale dla nas najważniejsze jest to, nie jak to się stało, ale to, że my nie musimy umierać. Że jest upatrzony baranek, jest znaleziona ofiara, która była wystarczająca, która mogła zdjąć z nas ten ciężar. Wiecie, chciałbym wam przeczytać jeszcze jeden fragment z życia Jezusa. Zbawiciel nie mógł przebić się wzrokiem poza ciemności grobu. Nie podtrzymywała go nadzieja, że wyjdzie z grobu jako zwycięzca i że jego ofiara zostanie przyjęta przez Ojca. Obawiał się, że grzech był tak wielką obrazą dla Boga, iż spowoduje jego rozdzielenie z Ojcem na wieki. Chrystus odczuwał strach, jakiego dozna grzesznik, gdy ustanie miłosierdzie dla upadłego świata. Wiecie, to jest mocny fragment. To jest prosty, ale mocny fragment. Co, jeżeli nie będzie ofiary? To jest pytanie, które wierzę, że powinno znajdywać się z tyłu w naszej głowie. Jak blisko jesteśmy Pana Boga, prawda? Jak ważna jest dla nas ofiara? Wiecie, Ellen White też napisała, że rzeczą konieczną jest, abyśmy poświęcali jedną godzinę dziennie, dużo, prawda? Na rozmyślanie i rozważanie krzyża w różnych aspektach.
ale żeby ta myśl była gdzieś z nami. Wiecie, w tym samym fragmencie, który tutaj przytoczyłem, to jest strona 542. Wiecie, co się stało, kiedy aniołowie zobaczyli Chrystusa na krzyżu podczas tej kulminacji? Odwrócili wzrok. Oni nie chcieli patrzeć. Zakrywali swoje twarze. Ej, to było coś strasznego. I wiecie, my też lubimy tak robić, że wiecie, dzieje się coś strasznego. Widzieliście kiedyś wypadek? Albo słyszeliście, że jest wypadek? Zderzenie samochodów? I co robicie? Lecicie, żeby zobaczyć z zainteresowaniem i zrobić jeszcze zdjęcie na Facebooka? Niektórzy tak robią. Raczej odwracamy głowę, prawda? Albo jak widzimy, że samochód uderzył zwierzę. Patrzymy z takim zainteresowaniem na to, czy odwracamy wzrok? Zdrowa reakcja jest odwrócić wzrok. I my też chcemy odwracać wzrok od krzyża, ponieważ on jest czymś, co nie jest przyjemne. Ale wiecie, że aniołowie, o których Ellen White tam pisze, że kiedy później rozważali krzyż, to patrzyli na niego z wielkim zainteresowaniem. Po wydarzeniu. I wiecie, to jest coś, co powinno nas zmieniać. Kiedy patrzymy na krzyż, na początku może być, a nie chcę na to patrzeć. Ale kiedy zaczynamy nad tym się zastanawiać, rozważać to, co się wydarzyło na Golgocie, to musi mieć wpływ na nas. Na nasze serce, dokładniej rzecz ujmując. Mówiliśmy o tym dzisiaj, o tym sercu kamiennym i sercu mięsistym. Nie ma innej możliwości, aby zmienić nasze serca, jak tylko patrzeć na Chrystusa. I to konkretnie na to wydarzenie, na poświęcenie, miłość. I jeżeli to wydarzenie naszego serca nie będzie zmieniało, to obawiam się, że żadne wydarzenia czasów końca, pożary, nieszczęścia, koronawirusy i inne dziwne rzeczy, które szaleją na tym świecie i coraz więcej ich jest, nie będą w stanie, aby nas obudzić. W pewnym momencie możemy się znaleźć w tym miejscu, w którym był ten Belszazar, o którym dzisiaj mówiliśmy. Że będziemy widzieć wrogów naokoło siebie, będziemy widzieć wydarzenia, będziemy widzieć to, co się dzieje na świecie i powiemy, no okej, no prawda, jedzmy, pijmy, bo w sumie dzisiaj albo jutro pomrzemy, co za różnica, no i tak jestem straconym człowiekiem. Bo w pewnym momencie nawet krzyż Chrystusa na nas nie zrobi wrażenia. Tylko pytanie, które wierzę, że powinniśmy sobie właśnie zadawać, dlatego Ellen White mówiła, godzinę dziennie, czy to wydarzenie na Golgocie jest naszą rzeczywistością, z którą żyjemy, którą rozważamy, która zmienia nasze serce. Bo wiecie, my nauczeni jesteśmy tak zbyt takiej formalnej religii, takiej religii też intelektualnej. Pytanie, czy to oddziałuje na nasze serca. Bo jeżeli nie będzie zmieniało serca, nie będzie oddziaływało na nas, nie będziemy czuli tego, że to jest coś ważnego, coś, co zmienia nas, właśnie Golgota, te wydarzenia, no właśnie, wylądujemy w tym miejscu, w którym byli faryzeusze, którzy powiedzieli, my nie chcemy innego króla jak Cezara. Dlatego chcę was zostawić z tą myślą, żeby patrzeć na Stary Testament i na Nowy Testament i szukać tam Golgoty, szukać Chrystusa, szukać miłości Bożej, która jedynie może zmienić nasze życia. Niech to będzie naszym takim gorącym pragnieniem, ponieważ to jest pragnienie Boga. I On chce nam dać tej prawdziwej wiedzy, nie tej takiej, powiedzmy ze studiów czy ze szkoły, ale tej takiej prawdziwej Bożej wiedzy, którą naprawdę można zabrać ze sobą do nieba i to nie są bezużyteczne rzeczy. Także niech Pan Bóg działa na nas, niech zmienia nasz charakter, bo ten charakter zabierzemy wtedy do nieba. To będzie jedyna rzecz, która będzie z nami. Nasz charakter. Niech to będzie charakter Chrystusowy. Amen.